W sklepie Brawl Stars pojawiła się nowa oferta z nowym bohaterem, a właściwie z dwoma bohaterami, Larry i Lori. Ta nowa oferta kosztuje 85 zł, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem ich imiona. I dzisiaj ją sobie kupimy, po prostu kupimy sobie, żeby przetestować przedpremierowo tych bohaterów, bo z tego co rozumiem, to oni za darmo będą do odblokowania za tydzień albo coś takiego. Ja z góry dziękuję za każdą łapę w górę pod tym filmem, super by było, gdyby te 700 łapek w górę udało nam się tutaj wbić. Jeżeli tak, to myślę, że to może być moja pierwsza postać wtedy, którą wbiję na 25 rank. Spróbuję go wtedy wbić na 25 rank, chociaż tak naprawdę i tak nim będę grał. Przejdźmy sobie na mój ekran, z mojego po prostu tutaj iPada. No i słuchajcie, tak, mamy ten pakiet promocyjny, on jest jeszcze 13 dni, można go kupić w momencie, w którym ja to nagrywam. No i oczywiście w dniu pierwszym dostajemy dwie nowe odznaki oraz nowego epickiego bohatera. W dniu drugim mamy 2500 monet. To jest moim zdaniem całkiem spoko, w sensie mi brakuje monet, więc to jest ważna rzecz dla mnie. Potem mamy też nowe odznaki, a to ogólnie co, dostaniemy 4 odznaki, łącznie chyba tak. Potem punkty mocy, tych punktów mocy jest bardzo dużo, chociaż ja jestem ciekaw, ile ja ich mam aktualnie, nie mam pojęcia. I na końcu chyba jakiegoś skina, potem znowu jakieś odznaki, znowu monety i na końcu skina, czyli łącznie 5000 monet. Dla mnie to jest olbrzymia informacja generalnie, dla mnie to jest bardzo ważna informacja, bo ja tych monet potrzebuję, chociaż już udało mi się już uzbierać 5000. No i co, dobra, myślę, że też nie ma co przedłużać, bo każdy chce zobaczyć, jak ten bohater działa. Wiem, że spóźniam się jeden dzień z tym filmem, bo bohater pojawił się już wczoraj, więc powinienem wrzucić ten film wczoraj. Natomiast nie miałem pojęcia, że on się pojawi, że oni w sumie się pojawią. Przegapiłem to, więc ja kupuję i w tym momencie bohaterowie się pojawiają. O, jeszcze zlagowało z jakiegoś powodu. Na moment ścięło. Dobra, mamy nową postać, mamy nową emotkę, mamy oczywiście te dwie nowe odznaki. No i dobra, dla mnie najważniejsze jest to, żeby sobie tę postać przetestować. Fajne jest to, że, no mówię, będę miał ją w sumie jako jedna z nielicznych osób, tak mi się przynajmniej wydaje, bo szczerze wydaje mi się, wezmę ją na pierwszym poziomie. A co, zobaczymy, jak dobrze sobie radzi na pierwszym poziomie. Wydaje mi się tak szczerze, że mało osób ją raczej kupi tak od razu. No bo w sumie po co? Bo z tego co rozumiem, później będzie ją można zdobyć za darmo. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że można tydzień poczekać. Ja ją kupiłem, no bo oczywiście też pamiętajcie, że nagrywam na YouTubie i chcę wam tę postać pokazać. Także mam też trochę inną perspektywę niż większość osób. 3400 HP na początku, to dosyć mało. Natomiast, chociaż w sumie czy to tak mało? Wydaje mi się też, że będziemy grali na boty w dużej mierze teraz na sam początek, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, no tak, to prawie na pewno jest jakiś bocik. I dobra, jak działa mój ult? Czy ult to jest... A, okej, spawnujemy tego drugiego koleżkę. No i dobra, czy on pokona tego typa? No, niestety nie pokonał Griffa, ale my daliśmy radę go pokonać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest Griff. Też pamiętajcie, jeżeli ja czasami poprzekręcam nazwę jakiejś postaci, no to może mi się to zdarzyć, no bo jednak... W sumie powinienem biec od razu na środek tą postacią. Okej, atak jest taki... Atak jest taki dwufazowy. Atakujemy i potem jeżeli zostanie jakby... W sensie... Mamy ten... obrażenia, które pojawiają się jak kogoś trafimy, a potem w tym samym miejscu pojawiają się ponownie obrażenia. Nie wiem, czy to widzicie, tak jakby podobny efekt, jak ktoś gra w LoL'a, to Niko ma podobny efekt w League of Legends. Postać bardzo, bardzo podobnie atakuje. Oj, dostaliśmy. Natomiast no to zdecydowanie są boty. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo już normalnie powinienem, na normalnej grze już dawno bym, wiecie, bym, no już dawno bym fiknął tutaj. Dobra. Ładny damage naprawdę bijemy. Nie mam pojęcia, jak mocna jest ta moja postać. Okej, ona atakuje. Ona z kolei trochę atakuje, no może nie jak Leon, jak Shelly. Taki, w sensie atak ma podobną szerokość, nie? Ale fajnie to wygląda. I co, ona chodzi... Przede wszystkim fajnie, bo też ma trochę HP. 6200, ma mniej niż my, ale no wiecie, 6200 to dalej też spoko. No i udało się wygrać pierwszy mecz. Oczywiście nie byli to jacyś bardzo trudni przeciwnicy, wiadomo jak jest. Natomiast teraz wydaje mi się, że fajnie by było go trochę ulepszyć. I zobaczymy, wiecie, zobaczymy jak ulepszę, jak sytuacja będzie wtedy wyglądała, z iloma punktami życia będziemy zaczynali. Otwórzmy sobie oczywiście nasze dropy star, tak to się nazywa, dropy star. Muszę się przyzwyczaić, bo ciągle jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tego nazewnictwa, nie? Przede wszystkim jestem ciekaw, ile kasy będzie mnie kosztowało podbicie tej postaci na wyższe poziomy. Z tego co widzę, to nie jest aż tak dużo. W sensie 140 golden to nie jest mega dużo, ale dobra, bo to dopiero 4, 5, 6, 7, 8, no, mamy 9, nie, czekajcie, to jest na 9, czy mamy 9 teraz? Mamy 9. Nie, no to w porządku, nie jest aż tak drogo, do 9 poziomu przynajmniej, żeby wbić, nie? Do 9 poziomu w sumie wcale nie jest aż tak drogo. Zobaczcie, bo możemy też teraz kupić, okej, wymień się bronią.
Oho. Pomknij w kierunku Loriego. Nie, czekajcie. Loriego, gdy Lori mknie w twoim kierunku, przywracając obu postaciom 33% maksymalnych punktów życia. O co tu chodzi? Gwiezdna moc. Dobra, tym się na razie nie będziemy zajmowali, wiecie. Tym się na razie nie będziemy zajmowali. Ja bym chciał tą postacią trochę pograć, więc na pewno będę też poza nagrywaniem nią grał. I po prostu zobaczymy sobie, wtedy wiecie, będę też wam w stanie trochę więcej konkretów powiedzieć o tej postaci. Mega fajny clown, nie wiem co to za postać, ten taki clown na środku, na dole, ale mega fajnie, moim zdaniem mega fajnie wyglądał. Oj, no i jest różnica, jest mega różnica, zobaczcie jak wbiliśmy ten wyższy poziom, no to jest jednak spora, spora różnica, mamy w tym momencie, okej, tu jest Rosa, spróbujmy z tą Rosą coś zadziałać. No niestety, o, ten podwójny, wiecie, ten efekt opóźnionego ataku jest mega OP. Jest mega OP. Fajnie to po prostu działa. Dobra, pyk. I teraz znowu dostała. Normalnie bym jej nie trafił. Muszę uważać, bo Rosa jak już podejdzie do mnie za blisko, to będzie po mnie. Natomiast odpalmy naszego pomocnika. Oj, tu będzie problem. Dobra, ładnie. Daliśmy radę. Też pomocnik myślę, że trochę pomógł. Lary i Lori. Oni się tak chyba nazywają. Przez chwilę miałem rozkminę, jak w ogóle przeczytać, wiecie, tego Loriego, bo tak myślę sobie Lavrie, tak patrzę jak to się pisze i mówię sobie, no nie, nie, nie mam pojęcia jak to przeczytać. Dobra, mamy wielkie starcie. No i oczywiście zagramy sobie jeszcze na jakimś może innym trybie, żebyśmy zobaczyli też jak to, wiecie, jak to będzie nam śmigało, w sensie jak ta postać będzie się sprawdzała. Wydaje mi się, że on może być fajny. Ostatnio nagrywałem taki film o tym, jak zostać najbardziej wkurzającym graczem i tam właśnie szukałem takich postaci, które rzucają. Mi się wydaje generalnie, że postacie, które rzucają zazwyczaj są dosyć proste, tak mi się przynajmniej wydaje, że postacie takie właśnie, które rzucałem są dosyć proste, bo między innymi można, okej. Okay. W sumie to, że zespawnowałem teraz tego mojego pomocnika było całkiem niebezpieczne, całkiem ryzykowne bym powiedział, bo nie wiem czy zauważyliście, ale przez to, że go zespawnowałem, to wiecie, ten strzał Penny się tak rozbił, nie? Rozszedł po tym moim klonie, nie wiem jak to nazwać, to w sumie po tym moim towarzyszu bardziej. Dobra, zobaczmy może jakiś inny tryb. Może napad zagramy. A zagrajmy napad. Napad może nie być taki zły. Ja pamiętam, ja Barleyem lubiłem grać napad. Barleyem albo Bullem. Bullem się fajnie grało napad. Oczywiście Barley i Bull to dwie zupełnie inne postacie. Natomiast pamiętam, że numer, że mega mi się przyjemnie pykało Barleyem ten napad. Po prostu stałem gdzieś w miejscu, gdzie mogłem rzucać w ten save i rzucałem, nie? Także tak to wyglądało z mojej perspektywy. Okej, użyjmy sobie emotki. Też muszę poustawiać te emotki, bo myślę, że... dobra, pyk. Tu mamy od razu, tu lecimy. No też na razie, tak jak widzicie, gram... Odpalmy mojego pomocnika. Dobra, tu jest Bull. No i w tym momencie już tak naprawdę mogę... O, Bibi mnie ultowała, spoko. Mogę się ustawić gdzieś tutaj i po prostu rzucać. Wiecie, póki nikt się tutaj mną nie zainteresuje, to tak naprawdę mogę po prostu tylko i wyłącznie rzucać w ten safe. Tak jak widzicie, dlatego ja lubię nawet grać takimi postaciami. Natomiast, okej, okay, Bull się zainteresował. Odpalmy też mojego pomocnika. I zaraz będzie się pewnie ktoś też respił, więc uważajmy. Pamiętajcie, że najważniejsze jest w sumie, żeby tylko i wyłącznie uładować w safe na tym trybie. To jest w sumie najistotniejsze, bo kto rozniszczy save wygrywa. A czasami jest tak, że wiecie, możecie wygrywać i przeciwnik zrobi taki comeback, że no nie uda się ugrać. Ale no tutaj, no tak jak mówię, no gramy też na tak naprawdę w większości na początkujących graczy. Nie ma co się dziwić, no bo mamy tak mało pucharków, że gdybyśmy grali na jakichś prosów, to by było coś dziwnego. 38 tysięcy obrażeń, ale powiem wam tak, już teraz, wstępnie, jeśli chodzi o jakieś wrażenia. Podoba mi się ta postać. To jest taki inny Barley, a ja za Barleyem przepadam, bardzo lubię tę postać. Tak jak mówię, lubię postacie, które rzucają, tak zwane rzucane postacie, więc wydaje mi się, że w tym momencie bardzo chętnie nawet ulepszę go na jeszcze wyższy poziom. Także zagrajmy na dziesiąty poziom. No i niestety wyżej już nie mogę. Natomiast będę mógł, tak, jeżeli uda mi się... Trochę nie wiem też w ogóle do końca jak to działa, bo teraz kupiłem tą ofertę. Aha, i tu będę mógł odbierać po prostu, tak? Okej, będę mógł sobie po prostu odbierać wraz z tym, jak będę wchodził do gry pewnie codziennie, tak? No pewnie tak to będzie funkcjonowało. Spoko, spoko. Wydaje mi się to całkiem fair. No i mówię, tak naprawdę jak już odbiorę te monety jutro, to będę w stanie już go ulepszyć na 11 poziom. Chociaż nie, bo brakuje mi jeszcze tych punktów
nie wiem jak one się nazywają, w ogóle Serge'a mam tylko 100 pucharków na Serge'u. W sumie ten Larry i Lori to aktualnie mam na nich najmniej pucharków, no ale nie ma co się dziwić, to nowa postać. Jaki w ogóle to ma, oni mają opis. Larry sprzedaje bilety do parku Star pod czujnym okiem swojego bliźniaka Loriego. Okej, czyli to są bliźniacy. Larry uwielbia zasady, ułatwiają życie, Lori za to bardziej od samych zasad lubi ich egzekwowanie. Stanowią zgrany zespół. Fajnie. Fajna postać. A, no faktycznie oni mają ten, on ma, zobaczcie, on ma taki do wydawania biletów, tak mi się wydaje. Tak, taki biletomat. Mega fajnie to wygląda. Nie no, jak dla mnie na plus, Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o tych postaciach. Ode mnie słuchajcie, na ten moment to tyle. Na pewno będziemy sobie, spróbuję sobie trochę też popuszować te postacie. No i co? Ja wam życzę miłego dnia. Możemy się umówić tak, że tyle ile łapek w górę będzie pod tym filmem, tyle spróbuję wbić pucharków na tej postaci. Nie wiem czy się uda, zależy jak ten, zależy jak... O, jeszcze mamy do otworzenia, otwórzmy sobie tego Dropstara. Pewnie, dlaczego nie, podwajacze PD razy 2, podwajacze PD nigdy za mało. No, także możemy sobie tak zrobić, zobaczymy jak to wyjdzie. Ode mnie na ten moment to tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie ciepło, cześć!